Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany informator rekrutacyjny Oświeć się na UMK, a w nim znalazłam informacje na temat kierunku chemia kosmetyczna. Zapraszam do prezentacji. Zacznijmy od opisu kierunku. W momencie, kiedy student wybierze chemię kosmetyczną, zdobędzie wiedzę z zakresu zastosowania specyficznych surowców chemicznych do produkcji kosmetyków. Program studiów skupia się na korzystnym wpływie różnych związków chemicznych na skórę, włosy i paznokcie. Jeśli interesujesz się poprawą kondycji skóry lub chciałbyś nauczyć się wytwarzania kosmetyków, to ten kierunek właśnie jest dedykowany dla Ciebie. Więc jeśli jesteś dalej zainteresowany, warto poznać warunki rekrutacji na ten kierunek. Spójrzmy tutaj na wymagane przedmioty. Jest jeden do wyboru spośród chemii, matematyki, fizyki, fizyki i astronomii, biologii lub też informatyki. Można wybrać różny poziom egzaminu maturalnego, jest podstawowy i jest rozszerzony. Warto jednak spojrzeć również na przelicznik dla poziomu przedmiotu. Dla poziomu rozszerzonego jest on korzystniejszy. Jeśli będziesz zdawał więcej niż jeden egzamin maturalny z tych przedmiotów do wyboru wymaganych, które są tutaj, no to będzie wybierany ten wynik korzystniejszy dla ciebie, więc w tym momencie będzie większe prawdopodobieństwo na otrzymanie pozytywnego wyniku rekrutacyjnego. Teraz przejdźmy do zakresu kształcenia, jaki odbywa się na kierunku chemia kosmetyczna, obejmuje ten kierunek zdobycie wiedzy dotyczącej składu, zastosowań, produkcji, badań, oceny jakości i sprzedaży kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej. Program nauczania obejmuje również wykorzystanie metod analitycznych do oceny jakości produktów ich wpływu na środowisko, aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zajmuje się zagadnieniami opakowań i przechowywaniem kosmetyków. Studenci mają okazję uczestniczyć w różnego rodzaju wizytach w firmach kosmetycznych oraz zajęciach dotyczących podstaw produkcji technologii kosmetyków. Ponadto istnieje możliwość podnoszenia kompetencji i odbywania staży w renomowanych firmach w ramach projektów unijnych, które są realizowane na Wydziale Chemii. Jakie są perspektywy zawodowe dla absolwentów po kierunku chemia kosmetyczna? Tacy absolwenci są przygotowani do pracy w wytwórniach kosmetyków, laboratoriach zajmujących się projektowaniem nowych produktów. Oceną skuteczności działania i bezpieczeństwa kosmetyków. Dodatkowo posiadają umiejętności potrzebne do pracy w dziale sprzedaży i marketingu. Kierunek otwiera dość szeroki wachlarz możliwości kariery, w tym także prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci są również gotowi do podjęcia studiów magisterskich, czyli tych drugiego stopnia w obszarze chemii kosmetycznej lub też chemii i pokrewnych dziedzin. Więc jeśli jesteś zainteresowany tym kierunkiem, to jeszcze odpowiem na pytanie dlaczego warto studiować chemię kosmetyczną. Ze względu na unikalną specjalizację, skupia się na zastosowaniu konkretnych surowców chemicznych do produkcji kosmetyków. Jest to idealna ścieżka dla tych, którzy chcą zgłębić tajniki składników kosmetyków i ich wpływu na skórę, włosy i paznokcie. Również warto ze względu na kompleksowe kształcenie. Program studiów obejmuje szeroki zakres tematyczny, w tym skład, zastosowanie, produkcję, badania, ocenę jakości i sprzedaż kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej. Również warto ze względu na praktyki i na staże. Studenci mają szansę uczestniczyć w wizytach w firmach kosmetycznych, odbywać staże w renomowanych przedsiębiorstwach. No i jest to doskonała okazja do zdobycia doświadczenia praktycznego i nawiązywania kontaktów z branżą. Również warto ze względu na wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową, na możliwość podnoszenia kompetencji oraz wsparcie studenckiego koła naukowego, gdzie można się zaangażować w badania naukowe, uczestniczyć w konferencjach Prowadzić warsztaty dla młodzieży oraz pokazy doświadczeń chemicznych. Jeśli jeszcze Państwo nie odwiedzili naszego miasteczka uniwersyteckiego, ja zapraszam do takich odwiedzin i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.